Siemanko. Wróciliśmy na kemping stołowo-górski. Ze względu na te piękne widoki wypuszczę tu drona i wam pokażę, dlaczego tu wróciliśmy. Rozkładamy się właśnie. Co z ogórkami? Jola, nie wiem. Jola, winko od Macieja polewa, bardzo dobre. Dobre. Już się rozpakowaliśmy, kawka. Widzieliście widoki. Polatało się troszeczkę. Sanitary tak samo, wszystko zadbane jak rok temu, także śmiało można tu przyjechać. No widzieliście, liczebność ludzi jest dosyć spora. Ile wyszła doba nas? Nie wiem, czy 60 parę albo 70 parę. Około 70 zł, raz, dwa, trzy osoby, golfiaczek i namiot za dobę. W tym są kajaki i rowery chyba, jak się nie mylę, ale to jeszcze się dowiem, to pewnie dogram do filmu. No, może się komuś to przyda kiedyś. Tak jak film z dwóch lat, wcześniejszy, ogląda się fajnie jeszcze teraz, ludzie piszą, szukają miejsca. Spytałem się, czy można tu dronem polatać. Można, ale już tam dalej nie wolno, bo już są góry i to już jest pod ochroną, jak to się mówi? No nie wolno latać w górach, szkoda. Rozumicie, nie? No. Także o, tam na Rybson, co ogląda jakieś, co ty oglądasz tam? Dziecior? Coś tam oglądam. Dobra, włączę się za jakiś czas. Kolejny dzień. Co? Co? Na rybek. Zobaczcie, co mamy koło namiotu. Głos nie przepity, wstałem dopiero. O, tam są kajaczki. Idziemy do sanitarków. Teraz z ziemi wam pokażę troszkę, jak to wygląda tam za tym budynkiem. Jest taki mały budyneczek, tam można wynajmować, ale to wszystko zajęte. A tam na wprost, między budynkiem a kamperem, się tam płaci właśnie. Tam dwie osoby siedzą. A teraz idę się wykąpać. Teraz na środku pokażę. Elegancko. Tutaj zapomniał gaci. Alignancja. Dzień dobry wszystkim, dzień kolejny. Pranie się sushi. Idziemy na pomost. Zobaczyć. Elektrolitr z rana, jak śmietana. Rzeźka noc, chyba około 10 stopni było. Ale dobre śpiwory. Da się spać, słuchajcie. Ludzi przyjechało chyba jeszcze trochę. Ktoś tam w nocy miał jakąś imprezę, 18, czy nie wiem co to było. I zaczęli, nie wiem, 22:15 śpiewać, mordę drzeć, ale jak ktoś tam wpadł, moment i usłyszył, uciszył, znaczy się, kurde, jeszcze śpię. Już policją straszyli. Kurde. Patrzcie, jak fajnie. Rowerem tu by fajnie śmigał. Jakieś porośla dziwne. Kaczuchy. Woda czyściutka jest.
a z drugiej strony tam jest piasek. Tylko że to górska woda, także na pewno nie jest za ciepła. Ryby widać. Tam jest pierwszy stawek, przelew jest i potem tu wpada. Taka zimna, tam rura jest. O! Ale pływali. I tak, no ja bym do niej nie wlazł. Takie porosty jakieś są na środku, dlatego jakby wygląda, że byłaby brudna. Ale naprawdę nie jest brudna. O, kaczuszki. No, no spoko, nie widać gaci. Kończę na tą chwilę. Z jakiegoś pola czy gdzieś, może jeszcze się odpalimy. Ktoś ma pytania, pytajcie, będę odpowiadał co jakiś czas. Tak jak w filmie, który był kręcony chyba Jola 2 lata temu, nie? Mm-hmm. No, git malina. Na razie.